10 minut życia. Franciszkańskie rozważanie Słowa Bożego. Wszechmogący, wiekuisty, sprawiedliwy i miłosierny Boże, daj nam, nędznym, czynić dla Ciebie to, o czym wiemy, że tego chcesz, i chcieć zawsze tego, co się Tobie podoba, abyśmy wewnętrznie oczyszczeni, wewnętrznie oświeceni i rozpalani ogniem Ducha Świętego, mogli iść śladami umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, i dojść do Ciebie, Najwyższy, jedynie dzięki Twej łasce, który żyjesz i królujesz i odbierasz hołd w doskonałej Trójcy i prostej jedności, Bóg Wszechmogący przez wszystkie wieki wieków. Amen. Z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 6, wersety od 1 do 6 oraz od 16 do 18. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Niektórzy z nas będą go przeżywać może kilkunasty albo kilkudziesiąty raz w swoim życiu. Jednak zawsze warto zadawać sobie pytanie, czemu ma służyć ten czas? Co mamy zrobić, aby go nie zmarnować, ale dobrze przeżyć? Okres Wielkiego Postu, rozpoczynający się środą popielcową, nie jest tylko czasem wyrzeczenia, poszczenia, ale przede wszystkim czasem wzmocnienia naszej relacji z Ojcem w niebie. Jest zaproszeniem do głębokiego spotkania z Chrystusem, który przechodząc mękę odkupienia człowieka, już jest zmartwychwstały. W tym okresie jesteśmy prowadzeni do największego święta, Wielkiej Nocy, podczas którego grób został pusty, a Jezus odzyskał życie dla nas. W takim wymiarze my, chrześcijanie, napełnieni darami Ducha Świętego, przeżywamy ten czas. Przeżywanie Wielkiego Postu powinno odbywać się przede wszystkim w skrytości naszego serca.
Warto postarać się, aby w sposób szczególny w tym czasie zadbać o spoglądanie w oblicze Jezusa, dokonującego dzieła naszego odkupienia. Podjąć wezwanie do głębszej modlitwy, wyrzeczenia oraz pełnienia dzieł miłosierdzia, których motywacją będzie chęć pogłębienia relacji z Ojcem. Aby się to stało, musimy na nowo odkrywać miłość Bożą do nas i odpowiadać na nią naszą miłością. Wówczas dobrych uczynków nie będziemy spełniać już tylko oczekując na pochwały czy zauważenie przez ludzi, ale przede wszystkim z miłości do Ojca, który sam wszystkim nas obdarowuje. Modlitwa nasza nie będzie już pokazaniem innym, jaką postawę przy niej zachowujemy, ale będzie pięknym spotkaniem i rozmową z Chrystusem. Natomiast post przestanie być czymś, za co oczekujemy aprobaty innych, albo też udowodnieniem czegoś samemu sobie, ale stanie się darem miłości przeżywanym w mocy Ducha Świętego. Kiedy odnajdziemy tę właściwą drogę przeżywania Wielkiego Postu, będziemy prowadzeni do oczyszczenia naszego serca. Choć być może będzie się to dokonywać w ukryciu przed światem, jednak będzie wielkim skarbem dla nas, takim skarbem, który nie ulegnie zniszczeniu. Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mojego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, jak również zrozumienie i poznanie, abym mógł wypełnić Twą świętą i nieomylną wolę.